W tym filmiku padło takie magiczne słowo pionizacja. Co to takiego jest ta pionizacja języka? Bo to jest częsty problem, z którym borykają się dzieci i pytanie rodziców, bo nie wiedzą, co to takiego. Więc pionizacja języka to jest naturalne ułożenie języka za górnymi zębami, za górnymi siekaczami na wałku dziąsłowym. Brzmi to może trochę jeszcze enigmatycznie, ale to jest bardzo proste. Po prostu kiedy śpimy, kiedy jesteśmy w spoczynku, kiedy nie mówimy, język jest ułożony w takiej pozycji. I to jest naturalna, właściwa pozycja dla języka. Natomiast ona nie przychodzi tak sobie sama. Nie jest wcale taka bardzo naturalna pod tym względem, że sama się pojawia. Kiedy dziecko jest malutkie, kiedy się rodzi, kiedy zsie pierś, język jest inaczej ułożony i często leży bardziej na dnie jamy ustnej. Dzieci też połykają w sposób jeszcze infantylny, czyli właśnie wysuwając lekko ten język do przodu, czyli wkładając go między zęby. I wówczas no, pionizacji nie ma. Dlatego u niektórych dzieci trzeba ten proces wspomóc. Do tego jest potrzebne ćwiczenie czubka języka, czyli tego tutaj naszego apexa, który kładziemy na wałku dziąsłowym za górnymi siekaczami. Pionizacja jest bardzo ważna, ponieważ bez niej tak naprawdę nie ruszymy do przodu z rozwojem mowy i z poprawnym wymawianiem głosek. To jest niezbędne przy na przykład głosce R, kiedy dziecko ma 6, 5, 7 lat, to już powinno tą głoskę wymawiać. Ale też często w pionizacji przeszkadza wędzidełko, które może być po prostu za krótkie. Czyli pojawia się nowe hasło, ankyloglosja. To jest po prostu nic innego jak skrócenie wędzidełka podjęzykowego, które w sposób naturalny niestety nie zawsze jest możliwe, żeby rozciągnąć czy wyćwiczyć. Zazwyczaj niestety potrzebny jest zabieg chirurgiczny, tak zwana frenotomia, która poprzez delikatne podcięcie tego wędzidełka uwalnia język od dna jamy ustnej i pozwala po prostu dotknąć czubkowi tego wałeczka dziąsłowego, czyli tego miejsca, w którym powinien się język znaleźć. Ważną sprawą jest też to, żeby dzieci spały z zamkniętą buzią, ponieważ podczas snu język się właśnie pionizuje naturalnie. A jeżeli dzieci śpią z otwartą buzią, cały aparat tutaj wargi, usta, język niestety opada. Mięśnie się rozluźniają i wówczas ani nie ma pionizacji, ani nie ma odpowiedniego ciśnienia w jamie ustnej. Policzki opadają. Może się też pojawić coś takiego jak gotyckie podniebienie, czyli takie bardzo wysoko sklepione, które będzie na przykład naciskać na jamę nosową i potem dziecko też nie będzie mogło dobrze oddychać. Dlatego pionizacja jest kluczowym pojęciem nie tylko w logopedii, bo też i w ortodoncji i bardzo trzeba pilnować, aby ćwiczyć tą pionizację języka. Poprzez ćwiczenia typu oblizywanie się, sięganie językiem do nosa, kląskanie, liczenie ząbków, smarowanie na przykład wargi jakimś mazidłem, nie wiem, jogurtem, nutellą, różne rzeczy dzieci lubią, po to właśnie, żeby ten język spionizować. Ale uwaga, żeby język mógł być spionizowany, musi on mieć naturalne też możliwości, czyli musi być odpowiedniej długości wędzidełko. Jeżeli wędzidełko będzie za krótkie, dziecko się będzie tylko stresować, nie dotknie czubkiem języka wałka dziąsłowego, i nic z tego po prostu nie wyjdzie.